Krzysztof Bonasik, witam serdecznie w 31. odcinku programu Tylko Śląsk. Wspólnie z Dominikiem Szpikiem gościmy dzisiaj jednego z najlepszych, najskuteczniejszych piłkarzy drugiej drużyny Śląska, Mathieu Scalet. Nie wiem, Mat, czy dobrze wypowiedziałem twoje imię i nazwisko? Jest prawidłowo. Dużo działo się w tym tygodniu w Śląsku. Zmienił się prezes, zmienił się trener, mamy też nowego rzecznika prasowego, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się głównie na bohaterze dzisiejszego odcinka, czyli Mathieu Scalet. A do tych zmian, które miały miejsce w Śląsku, oczywiście w naszym magazynie jeszcze wrócimy. Mat, po rundzie wiosennej zajmujecie pierwsze miejsce, macie 3 punkty przewagi nad drugim Górnikiem Wałbrzych. Ty wspólnie z Michałem Bartkowiakiem prowadzisz w klasyfikacji kanadyjskiej. To chyba bardzo dobry czas dla ciebie, dla drużyny, w której grasz. No oczywiście, dla mnie statycznie to fajnie wygląda, bo w 9 meczach to miałem 8 bramki i 7 asyst. I też Michał pomagał nas i też ogólnie dla rezerwy to dobra, bardzo dobra runda. Generalnie musimy wrócić do korzeni twoich. Urodziłeś się we Francji, tak. Natomiast twoi rodzice, czy twoja mama pochodzi z Polski? Tak, moja mama jest z Polski. Jak to się stało, że trafiłeś do Polski, że to tutaj rozpocząłeś tak naprawdę tę karierę seniorską, piłkarską? No ja właśnie zdałem maturę we Francji w wieku 17 lat. No i potem moja mama była taki mój menedżer, tak, kiedy byłem mały. I ona mi załatwiła testy najpierw w Wiśle, w rezerwach. No i potem miałem testy, tam zostałem. Grałem przez 2 lata tam. No a potem w rezerwach tam, to powiedzieć. No, rozwiązali rezerwę w Wiśle i no, musiałem szukać innego klubu. I potem właśnie miałem szansę się pokazać tutaj na testach w Śląsku, w rezerwach i zostałem. Twoja mama musi mieć duże kontakty, skoro z Francji do Wisły Kraków. A ja chciałem się zapytać, bo wiem, że twoja historia z Wisłą jest taka dosyć mocno burzliwa. Tam byłeś na testach w Lechu, oni cię z nich ściągali. Tak jakby mocno uprzykrzali ci życie. Mimo tego, że tak naprawdę no, nic im nie zrobiłeś. Powiedz mi, ty masz trochę żal do ówczesnych, nie wiem, prezesów, dyrektora sportowego czy tych ludzi, którzy wtedy zarządzali klubem, że tak naprawdę no, nie dali możliwości ci się rozwijać? No żalu nie mam, ale ja sam nie rozumiem czemu... Ale zły byłeś, taka sportowa złość była w tobie. No oczywiście, bo ja chciałem się pokazać, nie? Bo ty byłeś jednym z lepszych zawodników rezerw. Wtedy? No wtedy byliśmy, no kilka. Był tam jakby Bartosz jeszcze. Tak. No i mieliśmy fajna drużyna. Ale no, troszkę szkoda, że się nie dostałem szansa tam. Ale nie masz jakiegoś takiego żalu, nie wiem, nie rzucasz strzałkami w darta, nie, w chleb Wisły i tak dalej. Ja wolę patrzeć w przodu niż co się stało w, okay. w tyłu. Więc. Z Wisły trafiłeś do Beskidu Andrychów. I stamtąd, z tego co wiem, byłeś już bliski powrotu do Francji, tak? Do Szwajcarii. Do Szwajcarii. Tak, bo właśnie... Do Genewy tam, tak? Tak, do Servet Genewy. Ale coś tam z transferem nie zdążyliśmy z wszystkimi, z dokumentami. I musiałem poczekać na następną okna transferowa, czyli w zimie. I ja no, wolałem grać, nie? Więc wróciłem do Polski, do Beskidu właśnie tam. Jak trafiłeś do Śląska, pojechałeś na pierwszy obóz przygotowawczy, chyba jeszcze pod wodzą trenera Sztylki? Nie, jeszcze był trener Archibald Bator. Trenera Batora. I z tego co wiem, to byłeś tak obserwowany trochę pod kątem pierwszej drużyny, ale ostatecznie występowałeś w trzeciej lidze w rezerwach. Co twoim zdaniem miało wpływ na taką decyzję, że jednak trzecia liga, a nie wtedy ekstraklasa? No bo jest duża różnica między trzecia liga i ekstraklasa, więc no po prostu myślę, że jeszcze nie jestem gotowy do ekstraklasy, więc no dali mnie to do rezerw. A teraz byś powiedział, że jesteś gotowy, bo w Śląsku spędzasz, jesteś już który, drugi, trzeci rok? Drugi. No to już wiesz, no trochę pograłeś i w rezerwach i gdzieś tam treningów też odbywałeś z pierwszą drużyną. Myślisz, że poradziłbyś sobie w ekstraklasie?
No właśnie chcę dostać szansę, żeby zobaczyć, ale myślę, że no, jestem gotowy. Bo cały czas trenuję, żeby właśnie być gotowy. Rozumiem. Po spadku do czwartej ligi, wtedy już trenerem na pewno był Dariusz Sztylka i tam nie za bardzo ci poszło. Z tego co wiem, to nie do końca grałeś na swojej pozycji. Pamiętasz swoje statystyki z tamtej pierwszej tej rundy w czwartej lidze? Kiedy zaczynałem w Śląsku? Tak, tak. No to miałem jedna bramka, nie tylko. Mm-hmm. Bo na początku nie dużo grałem z trenerem Sztylką. Potem zmieniłem pozycji i no, skończyłem jako napastnik. I no, na końcu grałem i strzeliłem. Mm-hmm. Czy to był taki moment, kiedy miałeś nie wiem, wątpliwość, czy faktycznie dalej chcesz być piłkarzem? No bo jednak trochę... No czwarta liga, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest najwyższy poziom rozgrywkowy, a jeden gol na rundę niezbyt wiele jak na ofensywnego zawodnika. Miałeś taki znak zapytania się pojawił, czy faktycznie chcesz kontynuować karierę? Czy byłeś pewny tego, że stać cię na coś więcej? Nie, no ja zawsze wierzę, że wierzę w siebie, więc cały czas myślałem, że jak będę trenował, będę no, coraz lepiej się pokazać, to no, będzie lepiej, więc cały czas. A jesteś zadowolony ze swojej obecnej sytuacji w Śląsku? W sensie, no, wiem, że to trochę podchwytliwe pytanie, natomiast no, co by nie mówić, mamy półmetek sezonu za sobą, ty jesteś jednym z najlepszych zawodników rezerw. No, gdzieś tam już wcześniej ocierałeś się o pierwszą drużynę, może przy obecnych zmianach kadrowych w Śląsku, może lada moment tą szansę dostaniesz w pierwszej drużynie, żeby się pokazać. Nie wiem, jesteś zadowolony z siebie, z tego, co się teraz dzieje w twojej karierze, czy nie wiem, czy myślisz o szybkiej zmianie klubu? No, ciężko powiedzieć, bo ja właśnie podpisałem jako piłkarz z pierwszej drużyny i no, grać w rezerwach to no, trochę trudno, ale no. No nie jest to twoje miejsce, tak? No właśnie tak. I no, oczywiście, że chciałbym grać jak najwyżej i dlatego no, teraz zobaczymy, co będzie się stało i no, ja jestem gotowy. Dlatego między innymi walczycie też o ten awans do trzeciej ligi, tak? No bo jednak umówmy się, ta czwarta liga, no już drugi sezon pokazuje, że jest dla was, że tak powiem, no za łatwa, no, no po prostu. W zeszłym sezonie mieliście pecha, no bo też fotohigiena Gaci, jakiś tam mega wzrost formy. Teraz Górnik Wałbrzych. Jak oceniasz wasze szanse na awans w tym sezonie? Myślicie, że uda wam się utrzymać ten poziom do końca sezonu i awansować? Tak. Myślę, bo to jest ten sezon, musimy awansować, nie ma innej opcji. I myślę, że cała drużyna jest pewna, że to robimy, więc... No, bilans macie imponujący, tutaj posłużę się ściągą, bo... Tylko trzy bramki stracone chyba na półmetku sezonu, tak, to jest w ogóle... Tak, to jest niesamowite. 15 meczów w czwartej lidze, 14 zwycięstw, tylko jedna porażka, to chyba właśnie z Górnikiem, prawda? Tak. Bramki 38-3 w tej rundzie, no to rzeczywiście czwarta liga, tak piąty poziom rozgrywkowy w Polsce, ale no trzeba tutaj no tak. Bić brawo, jeśli mamy szukać czegoś pozytywnego wokół Śląska w ostatnim czasie. No to trzeba być brawo chyba tej drugiej drużynie, że naprawdę dobrze sobie radzi w tej czwartej. Przyjemnie się przychodzi na Oporowską, tak to jest fajnie, jakaś sobota, niedziela, 12 godzina, ten nasz stary, legendarny stadion i oglądać fajną grę zawodników w koszulkach Śląska. No miło i szczerze polecam każdemu. No teraz zima to średnio, ale jak już będzie cieplej, naprawdę byłem parę razy super. Ale wracając na chwilę do poprzedniego sezonu, tam trener Horvat, można powiedzieć, że dał ci szansę gry na skrzydle, czyli to jest chyba ta twoja pozycja? Na skrzydle nie, ja wolę w środku być. Jako ofensywny pomocnik, tak, prawda? To jest ta twoja pozycja, na której chciałbyś dalej występować? Tak, na leżące ósemce, ale w środku wolę, ale w sumie to prawie wciąż gra, nie? Teraz na skrzydle jako napastnika, na leżące też, więc... Ale najlepiej się czuję w środku, więc... I ty... Wszystkie ofensywne pozycje obskoczyłeś. Tak. I tam stałeś się już w poprzednim sezonie takim pewnym punktem drużyny. Co twoim zdaniem się zmieniło? Dlaczego tak duży skok formy się pojawił? Dlatego, że czwarta liga jest słabsza od trzeciej? Czy coś indywidualnie tutaj u ciebie się zmieniło? Czy trener miał na to jakiś wpływ, że zaczął cię inaczej ustawiać na boisku? Nie, to jest... Ten sam poziom, więc to
w głowie się wszystko zmieniło, bo no, jak to powiedzieć? Uwierzyłeś w siebie, no tak. Zwiększyłeś pewność tego, co się co masz robić. Tak, też myślałem, że co mecz muszę bramkę strzelać albo asystę dać i chyba to się zmieniło, że chciałem więcej. No i w końcu zostałeś dostrzeżony przez trenera Urbana. Zgłosił, na jego wniosek zostałeś zgłoszony do drużyny ekstraklasowej. Zasiadłeś na ławce rezerwowych, wszedłeś z ławki w meczu derbowym z Zagłębiem Lubin. I co się stało dalej? No i wygraliśmy. Pamiętamy wszyscy tę niesamowitą akcję, dużo dywagacji, analiz. Czy to ty strzeliłeś tego zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry z Zagłębiem Lubin, czy Piotr Celeban? Powiedz szczerze, miałeś nadzieję, że po analizach to jednak będzie twoja bramka, czy... No oczywiście, miałem nadzieję, że moja, ale asystę to i tak dobrze, bo najwyżej... Przepraszam. Najważniejsze, że wygraliśmy, więc to było najważniejsze. Jednak później nie zagrałeś ani minuty po tej sytuacji. Z tego co wiemy, to też do dzisiaj nie trenujesz z pierwszym zespołem, co jest dla nas chyba dumnik trochę zastanawiające, że człowiek, który zawodnik, który no jest wyróżniającą się postacią drugiej drużyny, ciągle trenuje tylko z tą drugą drużyną. To fakt, ale chyba nie ma między tobą zadry a trenerem Pawłowskim. Bo tak, nie wiem, no wiesz, jesteś, no tak jak już mówiliśmy, jednym z najskuteczniejszych zawodników tej drużyny rezerw, no i wydaje się, że takie ogólnie mówiąc persony powinny dostawać szansę, tak przynajmniej tych treningów. No ale, no, nie wiem, rozmawiałeś z trenerem Pawłowskim, może powiedział ci, na co masz zwracać uwagę, nie wiem, albo dlaczego ta sytuacja tak wygląda? Nie, no, ja właśnie byłem, zapytałem mnie trenera i dyrektora, kiedy będę trenował i mówili się, że na razie nie ma miejsc i że muszę sam trenować indywidualnie i zobaczymy, co dalej. A zwrócił ci uwagę na jakiś konkretny aspekt w twojej grze, coś, co możesz rozwijać? Nie. To Dominik, to też jest trochę dla nas zastanawiające, jeżeli mamy przed nami jeszcze ta analiza kadencji Tadeusza Pawłowskiego, ale wydaje mi się, że będziemy musieli na to wtedy zwrócić uwagę. Jeżeli trener nie dał szans zawodnikowi wyróżniającemu się, jednemu z najlepszych obok Michała Bartkowiaka drugiej drużyny, no to chyba stawiamy duży znak zapytania, dlaczego trener nawet nie powiedział Mathieu, nad czym on ma pracować. No jest to dosyć dziwna sytuacja, no, tak jak już rozmawialiśmy, no, takie osoby powinny dostawać szansę, szczególnie, że no Mathieu nie jest, nie wiem, jakimś mega starym zawodnikiem. No, ja wiem, mega starym, nie, ani nawet trochę starym, 21 lat, tak? No tak, nie, chodziło mi o to bardziej, że no, mimo tego, że wiesz, no, wyszedł już z tego wieku młodzieżowca, tak? O to mi bardziej chodziło, ale no, to też nie jest powód, żeby na niego nie stawiać, tak? Mimo tego. Patrząc właśnie na to też, że na przykład Michał Bartkowiak taką szansę dostał, tak? Razem z Adrianem Sobczakiem trenują, tak. Z pierwszą drużyną, więc no jest to dosyć niezrozumiały ruch. Właśnie dlatego się zapytałem o tą zadrę z trenerem Pawłowskim, bo w pewnych momentach gdzieś tam jakieś, wiesz, w głowie mi się tak świeciła lampka, nie wiem, jakiś konflikt, jakaś kłótnia, jakieś coś, ale z drugiej strony trener Urban tak samo po tym jednym epizodzie też już potem raczej nie był zbyt skłonny w ogóle dawać ci szansę, co dopiero gdzieś tam, no bo trenowałeś chyba wtedy, tak, z pierwszą drużyną, jakby trener Urban, no, ale z kolei nie dostawałeś szans, nie? No, bo też wiadomo, musimy to też oddzielić. No, fajnie, że Mathieu sobie potrenuje z pierwszą drużyną, ale co z tego, jeśli nawet nie siądzie na ławkę i nie będzie brany pod uwagę, no, tak jak już mówiliśmy. To byłby może taki pierwszy krok do tego, żeby wejść do tej drużyny, czy no, do osiemnastki meczowej chociażby. Pytanie, Mathieu, czy ty masz żal do trenera Pawłowskiego, że nie dał ci szansy? No, trochę tak, ale no to... jego decyzja, więc ja nic nie mogę powiedzieć na ten temacie. Ale oczywiście, że
wolałbym dostać szansę i no, nie rozumiem, czemu nie dostają. Bo wiesz, to też jest taka sytuacja, że no, tak jak mówiłem, Matiem już wyszedł z tego wieku młodzieżowca, ma 21 lat i tutaj już no, no nie ma na co czekać, tak? No, jak już treningi, no to na tych treningach z pierwszą drużyną jazda na tyłku cały czas i albo pierwsza drużyna, albo no, no nie wiem, jakie Matiem masz plany, no ale podejrzewam, że pewnie będzie trzeba poszukać jakiegoś miejsca do gry, no bo to jest no, marnowanie się po prostu. No. Z wielkim bólem serca pewnie byśmy musieli się z tobą rozstać, jeśli taka sytuacja by wyszła, chociaż tak jak mówię, nie wiem jakie masz plany, nie chcę ci kariery układać, no ale podejrzewam, że tak może nastać, tak, jeśli tej szansy prawdziwej nie będzie. Dzisiaj we wtorek, nagrywaliśmy ten odcinek we wtorek i dzisiaj również, czyli we wtorek, odbyłeś rozmowę z Piotrem Jawnym, czyli trenerem drugiej drużyny. Posłuchajmy, co trener Piotr Jawny miał do powiedzenia na temat zakończonej rundy jesiennej i na temat naszego dzisiejszego gościa, Matię Skalę. Mieliśmy oczywiście za cel przed sezonem no miejsce gdzieś tam gwarantujące awans do trzeciej ligi. Udało nam się to dokonać i początki nie były za... były dość ciężkie, no to jest specyficzna drużyna, więc dopóki się nie zamknęło gdzieś tam okienko transferowe, do końca się nie wiadomo było, jaka będzie kadra zespołu, także ten start był jak zwykle gdzieś tam w takich typu zespołach trochę ciężki, ale później jak już złapaliśmy rytm swój grania, to już później gdzieś tam od meczu z Strzelnicą ta gra, nie tylko wynik, ale cieszę się, że też gra fajnie wyglądała, także z tego się najbardziej cieszymy, że nie tylko wynik, który osiągnęliśmy, ale też gra była fajna, ciekawa i mieliśmy dużą przewagę nad pozostałymi zespołami. Tworzyliśmy dużo sytuacji bramkowych i myślę, że ta gra mogła się nasza podobać. Także jesteśmy zadowoleni z tej pierwszej rundy, no ale to jest tylko połowa pracy. I drugą połowę musimy wykonać na wiosnę, żeby wrócić do trzeciej ligi. Tam jest poziom większy, wyższy niż w czwartej lidze i na pewno dobrze by było, żeby ci nasi chłopcy, młodzi zawodnicy, którzy kończą wiek juniora, mogli się ogrywać w trzeciej lidze, a nie w lidze czwartej. Tak, Meciu został u nas, grał tą rundę, wydawało się, że będzie gdzieś wypożyczony, ale w ostateczności został, trenował z nami, grał w zespole rezerw, także na pewno było to dla nas dużym wzmocnieniem. Jest to fajny chłopak, bardzo ambitny, bardzo pracowity, wielki profesjonalista i przede wszystkim jego talent jest wielki motoryczny, ma ciąg na bramkę, jest to ofensywny zawodnik, stwarza sobie dużo sytuacji bramkowych, natomiast na pewno musi pracować nad elementami jeszcze technicznymi, pierwszego kontaktu z piłką, driblingu, tak żeby ta jego powtarzalność była jak najlepsza i żeby mógł grać wyżej, w wyższych ligach, ale na pewno ma predyspozycję, żeby robić postępy i żeby piąć się w górę i żeby grać w wyższych ligach niż czwarta, którą reprezentował w tej rundzie. No chłopak na pewno, Matthew ma na pewno potencjał fajny do grania w piłkę, ale wydaje mi się, że musi się przebijać i na dzień dzisiejszy musi się przebijać przez niższe ligi. I troszeczkę, wydaje mi się, że lepiej by było, jakby złapał sobie troszeczkę ogrania na przykład w drugiej czy w pierwszej lidze, niż jeżeli miałby łapać jakieś tam, nie wiem, minuty, dwie minuty, trzy minuty czy pięć minut w ekstraklasie. Więcej by mu to dało, gdyby rozegrał na przykład pełny sezon w jakimś fajnie, jakby to był pierwszoligowy zespół polski czy drugoligowy zespół, bo wiem, że gdzieś tam niewielu zawodników młodych od razu wskakuje do składów ekstraklasowych, jest tam tymi postaciami takimi wiodącymi. Tak pozostali, zresztą ja tak samo gdzieś tam byłem wypożyczony najpierw i się ogrywałem w pierwszej lidze, w drugiej lidze i to na pewno jest lepsze. No musi w tym wieku grać i jak najwyżej tylko się da. Ale raczej nie działamy w tym kierunku, że na siłę będziemy kogoś zostawiać w drużynie rezerw, a on już predysponuje do gry w wyższych ligach, niż go gdzieś później. Zresztą wypożyczenia takich zawodników jak Sebastian Berger czy Adrian Łyszczarz, którzy też teoretycznie mogliby zostać w Śląsku, grać w rezerwach i wzmocnić ten zespół, ale jeżeli mogą, to nie grają w pierwszej lidze, nie grają w drugiej lidze i generalnie taki nam cel przyświeca. Jeżeli w rezerwach jest jakiś chłopak, który jest w stanie grać w drugiej lidze czy w pierwszej lidze, absolutnie pójdzie na wypożyczenie, a nie będziemy go trzymać tylko dlatego, żeby walczyć. Po prostu będziemy walczyć o awans z tymi chłopakami, którzy zostaną, których mamy. Mat, tutaj trener wprost powiedział, że powinieneś zdobywać doświadczenia też na boiskach
może nie jeszcze ekstraklasy, ale na boiskach pierwszej, drugiej ligi. Twoja mama jest dalej twoim menadżerem? Nie, już mam menadżera. Okej, okay, to pytanie, czy ten menadżer szuka ci już jakiegoś klubu, do którego mógłbyś być wypożyczony bądź nawet wytransferowany? No szuka cały czas. I no właśnie jak trener Jawny powiedział, ja muszę grać jak najwyżej. Więc no, czy to pierwsza liga, czy druga liga, muszę fajnie by było się pokazać i grać, bo to jest najważniejsze. Mhm. Czyli generalnie jesteś otwarty na ewentualne odejście w zimowym okienku, tak? Mhm. Jeśli wszystko się dobrze potoczy. No, okay. A bardziej myślisz o transferze takim definitywnym, czy postawiłbyś na wypożyczenie? Nie, no bardziej na wypożyczenie, żebym mhm. się pokazać. No i jakie zespoły już pytały o ciebie? Nie wiem, jeszcze muszę z menedżerem porozmawiać. Okej. Okay. Mamy jeszcze pytania od kibiców. Aha, jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać, bo miałeś być już wypożyczony. Tak. I co, no, się, co się nie udało, co nie wyszło? No nie wiem, byłem na testach w Garbarni, w Pogońsze tutaj się i w Niemczech też. Mhm. I no jakoś nie wiem, zawsze z trenerami się nie udało i... Mówi się, że przeszkodą było to właśnie, że wyszedłeś z tego wieku szkoleniowca. Boże, szkoleniowca, młodzieżowca, no, przepraszam. No też przeszkadzało, tak? Bo to jest ważne dla na przykład na klub pierwszej tak. ligi, więc... Mhm. Mamy jeszcze pytanie od kibiców. Michał Mormul, którego serdecznie pozdrawiamy tradycyjnie, pyta o to, czy lubisz piwerko. Jakie? No właśnie ja piwo nie lubię. Okej, okay, ale zostawiasz tutaj otwartą odpowiedź, czyli ewentualnie coś innego, tak, wchodzi w grę, jeżeli masz taką możliwość. No ja ogólnie tak nie dużo piję alkoholu, bo no, to jest najgorzej dla sportowiec, tak mm-hmm. myślę. A tak to czasami jak pijemy, no to nie wiem, jakiś drink albo nie wiem, wódka. Bo... Mm-hmm. Jestem prawdziwym Polakiem. Myślałem, okay. że wino bardziej. Bo... Ale rozumiem, też że tak okazyjnie i tak no, tylko... Tak, żeby trener nie pomyślał, że... Wtedy, kiedy można, to jest wtedy się... Zgadza się. Gregor na Twitterze pyta, jaki według ciebie jest najlepszy zespół, czyli mówiąc może trochę inaczej, komu kibicujesz na świecie i jaki jest według ciebie najlepszy piłkarz? No ja teraz kibicuję PSG. No bo jestem też po Francuzem i, no. mm-hmm. i teraz mają bardzo fajny zespół i no, a tak to najlepszy przykład to zależy, nie? Bo jest Ronaldo, Messi, ale na przykład mi najbardziej się podoba Neymar, nie? Bo lubię go oglądać, bo on, co on robi to jest, nie wiem, wszystko jest za łatwo dla niego, nie? Tak się, mi się wydaje. Ale mówisz o prawdziwym boisku czy na PlayStation? Nie, prawdziwym. Bo tutaj kolejne pytanie od Dominika Malanowskiego, również z Twittera. Ile czasu dziennie spędzasz na trenowaniu gry w FIFA i czy planujesz się zająć tym profesjonalnie? Wiemy, że te ligi się, no, i ten e-sport się profesjonalizuje. Coraz więcej, ale nie. Ja tak lubię, bo gram, bo lubię grać, nie? A tak to dziennie to zależy. Może godzinę, może 3, może 4, to zależy czy mi się chce po prostu. Z tego co słyszeliśmy, to nie ma mocnego na ciebie w Śląsku, jeżeli chodzi o FIFA. O FIFA? PlayStation. Nie. A powiedz mi, bo skoro ty długo grasz i w FIFA, tak jak sam mówisz, od dziecka i lubisz grać, ja się spotkałem z opinią, że granie w FIFA generalnie piłkarzowi, tak jakby to ładnie powiedzieć, poszerza kreatywność. Że piłkarz staje się bardziej kreatywny poprzez grę w FIFA, no bo wiadomo, tam można zrobić praktycznie wszystko i dzięki temu masz więcej pomysłów na boisku. Nie wiem, czy zauważyłeś coś takiego, że podpatrzysz coś w FIFA i mówisz, a spróbuję na meczu, czy tam coś takiego? No czasami tak, ale to nie jest to samo na boisku niż... Brakuje nie, pana. No, czyli tak. Nie, no to nie jest aż tak łatwo niż na PlayStation, ale no czasami... Na przykład robię taki trik na PlayStation i na treningu próbuję go na... To ciekawe, to ciekawe. Wychodzi? No czasami tak, czasami nie. Okej. Okay. Zico na Twitterze pyta, jak dalej wyobrażasz sobie swoją karierę, czyli jeśli miałbyś tak spojrzeć, nie wiem, za 10 lat, gdzie będziesz, jakie będziesz miał osiągnięcia i czy wierzysz, że będziesz jeszcze zawodnikiem pierwszej drużyny? No. Czyli jak widzisz siebie za 10 lat, z jakim bagażem doświadczeń? No mam nadzieję, że będę miał dużo meczy rozegranych w Ekstraklasie i no i czemu potem, nie wiem, piłkarz zawsze widzi jak najwyżej, więc nie wiem, na przykład
Ja marzę, żeby grać w Anglii, więc to jest marzenie. Okej. Okay. No i zobaczymy. A potem drugie, no to oczywiście, że wjeżdżę dalej, bo jakbym nie wziął, to bym poprzestał grać. Bo myślę, że każdy piłkarz wjeżdża i no. Mm-hmm. I dlatego gra i trenuje. Okej. Okay. Jan Muchoborski z Twittera pyta, jeśli nie gra nie w piłkę, to co? Czy masz jakiś pomysł na alternatywę poza piłką? I pan Jan pozdrawia cię i dziękuję za tamtego gola, przypisując go tobie. Dzięki. No, jakbym, nie wiem, już zaczynam studiować, raz w Krakowie, raz we Wrocławiu. Także no, nie wiem, studiowałem w Wyższej Szkole Handlowej tutaj, we Wrocławiu, więc nie wiem, bym pracował w handlu albo coś w tym stylu. A potem zawód to nie wiem dokładnie jaki, ale nie wiem. Mhm. Czyli coś w tym kierunku. Odnalazłbyś się, nie, tak, nie wiem, nie tam, okej. Okay. Patryk Bednarz również na Twitterze pyta, jak wspominasz swój debiut w Ekstraklasie? Jakie cele stawiasz przed sobą na rundę wiosenną? Czy jest to awans do trzeciej ligi z drugim zespołem? Czy raczej myślisz o występach w Ekstraklasie? No i tutaj chyba już będzie to raczej bitwa o przetrwanie niż bitwa o grupę mhm. mistrzowską. Czy po pierwsze, jak wspominasz swój debiut w Ekstraklasie? No to był cudowny moment, nie? Bo no, pomagałem zespołowi wygrać ten mecz i, no, i dla mnie to... Jak się skończyło mieć, to nie wiedziałem, gdzie jestem, bo tak się właśnie stało, że... No, ale no, cudowny moment dla mnie. A to drugie pytanie to... Jakie sobie stawiasz cele na rundę wiosenną? Czy wolałbyś grać w drugiej drużynie i walczyć o trzecią ligę? Czy wolałbyś w Ekstraklasie walczyć o Ekstraklasę? No, myślę, że prosty, bo jest, wolałbym trafiać z pierwszą, grać z pierwszą. Ale oczywiście, że zawsze kiedy gram w rezerwach, to, no to daję z siebie wszystko, więc... Ale wolałbym no, walczyć o pierwszej drużynie. Mhm. Dominik, trochę analizując drugi zespół Śląska, musimy spojrzeć też na to, jakich piłkarzy ten drugi zespół wykreował pod kątem pierwszej drużyny. I tutaj niestety liczby no, są... kiepskie, bo Daniel Łuczak zagrał 102 minuty i to tak naprawdę jedyny zawodnik drugiej drużyny, który w tym sezonie wystąpił w Ekstraklasie, o ile się nie mylę. No, jest to dosyć słaby wynik, patrząc na to, kto się tak naprawdę przez tą drugą drużynę ostatnimi czasy przewinął, tak już abstrahując od Matię, czy od Michała Bartkowiaka, no jest tam dużo zawodników z potencjałem w tym momencie, choćby właśnie wspomniany wcześniej Adrian Sobczak, który trenuje teraz z pierwszą drużyną, czy pozostali. Są też zawodnicy, którzy tam grali, a teraz zostali wypożyczeni, tak jak Adrian Łyszczarz, Sebastian Berger ostatnio wrócił do Śląska, Konrad Poprawa walczył o swoje w Skrze Częstochowa, więc ciężko tak naprawdę spojrzeć na projekt pod tytułem rezerwy pozytywnie, no bo wyniki na boisku są, no ale jednak podejrzewam, że priorytet dla tej drużyny to jest dostarczanie zawodników do pierwszego zespołu. Mam nadzieję, że to się zmieni i mam nadzieję, że jeśli już przyjdzie ten nowy szkoleniowiec, o którym tak ostatnio rozmawiamy cały czas, że będzie miał więcej odwagi też trochę postawić na tych chłopaków. Wydaje mi się, że tego w ostatnich latach brakowało, takiej trochę odwagi w zaufaniu tym zawodnikom, żeby dać im szansę pokazania się i no tak jak, no nie wiem, no już abstrahując od Matiego, chociażby Konrad Poprawa, tak? Zagrał bardzo dobre 90 minut wtedy z Zagłębiem, no i gdzie jest teraz? No, tłucze się w Skrze Częstochowie z innymi zawodnikami o skład i też mu nie do końca to wychodzi. Mhm. Czy gdyby analizując sens istnienia drugiego zespołu, bo tu różnie bywa, nie wszystkie zespoły mają takie rezerwy. Możemy patrzeć na to pod kątem wykreowania zawodników do pierwszej drużyny, ale też pod kątem ogrywania zawodników z pierwszej drużyny, którzy wracają po kontuzji, którzy mają problem z złapaniem się do meczowej osiemnastki. Tak. Tutaj tych minut jest więcej.
Daniel Szczepan, który teraz zaczął grać w Ekstraklasie i w Pucharze Polskim. Arek Piech, jak dostał tak, tą karę, zesłany, no właśnie, to jest też mógł tam pograć. Ja, szczerze mówiąc, moim zdaniem rezygnowanie z drużyny rezerw, żeby nie użyć mocnych słów, jest nierozsądne. No bo tak jak mówisz, no, drużyny teraz budują coraz szersze te kadry, tak? Jeśli dobra drużyna, żeby powiedzieć, że ma szeroką kadrę, musi mieć minimum, ale to tak minimum z minimum 25 zawodników, tak? Wiadomo, że na mecz idzie tylko 18, no to z tą resztą no, trzeba coś zrobić. Trzeci bramkarz musi się ogrywać, tak? No, najczęściej ten trzeci bramkarz gra w rezerwach, tak? Pozostali zawodnicy też muszą mieć ten rytm meczowy, no bo nie można przez cały sezon trenować i jak dostaniesz tą jedną, jedyną szansę, żeby zagrać, a ty nie masz rytmu meczowego. No nawet jeśli to jest ta czwarta, trzecia liga, jednak gdzieś tam grasz, tak? Znasz ten, w cudzysłowie, smak pojedynku, bark w bark, czy gdzieś tam, nie wiem, jak upadniesz na trawę i tak dalej, to wszystko gdzieś tam ma znaczenie. Ta druga drużyna powinna być chyba takim naturalnym przejściem z drużyny juniorów przez seniorów do ekstraklasy. Co o tym myślisz? No myślę, że tak ma być, że musi być coraz większy poziom, nie? Bo potem jest różnica między piłka juniorska, tak? I seniorska. I myślę, że musi być ta różnica. Okej, okay, to był bardzo pozytywny rok dla drugiej drużyny. No, chociaż latem nie udało się awansować do trzeciej ligi, tak naprawdę tam gorszy bilans tylko z fotohigieną o tym zdecydował, ale mimo wszystko patrząc na liczbę zwycięstw, goli, cały ten bilans, to był dobry rok dla drugiej drużyny, także serdecznie gratulujemy Tobie i trenerowi Piotrowi Jawnemu. Niedziela, godzina 15:30, stadion miejski we Wrocławiu. Żegnamy Ekstraklasę w tym roku. Matt, będziesz na stadionie? Będę. Zawsze jesteś? To będzie debiut kolejny już Pawła Baryńskiego na ławce trenerskiej Śląska. Dzisiaj moim i Dominika Szpika z redakcji śląsk.com gościem był najlepszy razem z Michałem Bartkowiakiem, piłkarz drugiej drużyny, Mathieu Scalé. Dziękujemy. Dziękuję. Życzymy powodzenia, no i chyba trzymamy kciuki za znalezienie klubu z wyższej ligi, w którym będziesz mógł się ogrywać. Dziękujemy serdecznie.